Ursus C355. Zresztą widać niebieski, błękitny kolor miejscami jeszcze na tej bańce. A tutaj mamy wyłącznik masy. Zamontujemy go w tym miejscu. Żeby go zamontować, mam taką rurkę miedzianą. Ona jest chyba do jakiegoś ogrzewania. Została sklepana na kowadle, wywiercany otwór. Zaraz drugi otwór wywiercimy i zamontujemy tutaj. Na początek odkręcimy ten stary uchwyt. Tam jest chyba klucz 17, ale nie jestem pewien. Tak. Kurczę, mała bańka nie spadła z tym powietrzem. Tu jest oczko 12, trzeba będzie je wyczyścić. Szczotka druciana się przyda. O! Nie wiem, tutaj chyba tak niezbyt specjalne takie miejsce na przykręcenie masy. No ale jak już tutaj było, to tutaj zostaniemy. I to chodziło. Mówię, że ostatnio nie wyskrobałem, że do brudu jakiegoś przykręciłem alternator. To teraz wyskrobiemy to. I oczko też wyczyścimy, żeby ono miało lepszą przewodność prądu. No, mosiężne oczko, porządne. Bardzo porządne. Mogłoby być na śrubę 10, no ale jest chyba na 12, albo na jeszcze większe. Dobrze było, że było przecylowane, ale było tylko sklepane. Tu? Tak. No są specjalne zagniatarki do tego, żeby takie oczko założyć. To było ręcznie robione. To ręcznie ktoś. Sam to robił. Dawne lata chyba jakieś, nie? No. Nie wiem jak długie to zrobimy dziś. Długo damy, żeby ręką łatwo było włożyć. Gdzieś taka długość. Mniej więcej przewiercimy, zrobimy. No, wiercimy. Póki jeszcze jest w całości. Gdzieś taka długość może być. No, taka powiedzmy. Czy tak się uda wywiercić? Może wyrwać mi coś z rąk? Jest, chyba nie. To jest w ogóle wiertło 10? Gdzie jest ten wyłącznik? Czy to w ogóle wchodzi? O kurczę, kto tak poprzekręcał mocno te śruby? Fabryka. No to nie fabryka chyba. Ja nie dotykałem się do tego. Kurczak, to bo tu sprężynujące są podkładki. Tego to jest tak mocno przykręcone. Raz. Dwa. Zaraz zobaczymy, czy to jest faktycznie 10 otwory. Dziesiątka. Podkładka nie chce zejść. Co to może być? Poszerzona 10. No. To był taki nożyk. To tak za bardzo 10 nie jest. To był taki nożyk. A nie, jak to rozwiercie, to będzie. Tniemy. Ile tam jest miejsca? Nie za dużo, nie? Patrzę, słaba bateria. No i mamy płaskownik gotowy. Trzeba by go jeszcze może trochę oczyścić. To jest płaskownik zrobiony z rury. Miedź jest dosyć plastyczna. To nie było wielkiego problemu. Tutaj może dać grubszą nakrętkę, czy nie? Nie. Taką? Taka wystarczy. No dobra. Ona się nie grzała nam.
Do góry będzie włączone, na dół w bok wyłączone. Może tak być? No trzeba sprawdzić, czy tam nie, będzie. Zaraz, jak to będzie? Tak. Nie, włączone będzie w dół, wyłączone w bok. No, to tak dobrze. Dobra. Dokręcimy. Nie za mocno, bo się rozleci. Tu by dobrze było dać nową jakąś śrubę, żeby dobrą przewodność prądu miało. Dziesiątkę śrubę. Tutaj leży długość mniej więcej. Takiej krótkiej to nie będę miał. A jak nie, to tą damy, trudno. Takiej krótkiej nie będę miał. Może być delikatnie dłuższa, nie jak tam głębokie jest gniazdo. Sprawdzimy, jaka tu jest głębokość. Trochę dłuższa może być. 35 maksymalnie. Śruba dziesiątka. Kurczę, to oczko takie duże. Trochę brzydko to wygląda. No dobra. Niech będzie takie duże. Jak jest takie duże, to takie będzie. Dobra. Na dół będzie włączone, w bok wyłączone. No, to by można było trochę wygiąć, to by tutaj wyeksponować można było bardziej w tą stronę. Dajemy to tak głęboko, czy to wyeksponować tu bliżej? Bo wtedy by trzeba było tak podgiąć to. Myślę, że głęboko. Głęboko damy, tak? Tak, ale dobra. Najkrótsze, jakie mogę zaproponować. Śruba takiej długości. Ciekawe, czy ona tam wejdzie. Jak ona wejdzie, wejdzie, ale czy to będzie trzymać? Bo ta bańka trochę spadła, nie wiem, czy teraz będę miał możliwość to przykręcić. Ona trochę mi się tu obniżyła. Nie wiem, czy to idzie prosto. Dobrze by było na początek jakąś grzechotką to pokręcić, nie? Czy to idzie dobrze? Czy ręką od razu? Nie, może czymś tutaj próbował podnieść, to wtedy łatwiej. Jest tu co uprzeć? No jest, no bardzo dobrze jest. A, żeby to ręką wkręcić na początek. Ponoć jak dwa zwoje ręką kręcę, to już później mogę... Chyba że krzywo. Nie, to lekko idzie. No już jest opór. Ale jak szybko jest opór. Nie, to nie ma sensu ta śruba to w ogóle. Ona nie może być taka długa. Nie zrobię nic, nie. A jaka tamta była? No tamta była opołek. Ma pan ją? Ja jej nie mam. Bo pan z nią poszedł. A na siedzenie rzuciłem? Nie, tamtą rzuciłem na siedzenie. A tu jest, w skrzynce jest. Nie, no to ta jest w ogóle krótka. Krótka. Dobra, damy go. Sprawdzić głębokość wiertła. Nie, tamta to nawet do połowy nie weszła. To nawet nie ma co mierzyć. Damy tą. Jeszcze jedno podejście będzie. Ona powinna przejść na wylot. Ale nie weszła na wylot. Podnieść tutaj na tym? No można podnieść, bo coś się nie chce ona wkręcić. Musi mieć tam aż do tego. Dobra. Jest i teraz tym. Ciekawe, czy to dokręcę. Uwaga. Nie będę tu szalał z tym. No, spróbujemy to odpalić. Włączymy prąd. Czy działa?
Uwaga. Zaraz, zaraz, stop! Co to za pedał jest? Sprzęgło. Bo nie może tam być. Musimy to trochę odgiąć. Bo sprzęgło w to uderzyło. No weź, niech pan ciśnie do końca. Nie, nie, nie. To jest... To trzeba poprawić będzie. Trochę odegnę w tą stronę. Ale... I co, i w dół jeszcze? Nie. A teraz? No i w dół by musiało iść. Bo jeszcze sprzęgło w to zawadza. Ja to odegnę. Sprzęgło? No, pękło? Nie wiem. Aha. No dobra, no to ja go włączam i próbujemy. No. Jest światło. Jest świec. No dobra. Gasi pan. Wyłączę prąd. I teraz próba. Nie ma prądu. No jest elegancko. Teraz jeszcze jedna próba. No mamy wyłącznik. Pięknie chodzi. Lokalizacja wyłącznika jest idealna. Dobra. Wyłączamy prąd. W dół jest włączony, na bok jest... W dół jest włączony, na bok wyłączony. Jak się na dół przekręci, to jest włączony. Ten kluczyk można oczywiście wyjąć. O! Zabrać i już nikt nie odpali maszyny. Włożyć. O! Cyk, 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 cyk. Tu dałem miedziany specjalnie płaskownik, żeby była dobra przewodność prądu. Myślę, że gdybym dał stalowo ocynkowany, też by była dobra. Tylko trzeba było dać wtedy grubsze, a nie mieliśmy nic pod ręką akurat. To daliśmy miedziany. No, można było też zrobić mocowanie, żeby ten wyłącznik zamocować gdzieś tutaj. I wtedy dać na plecionce miedzianej. No różne są rozwiązania. Zrobione jest tak i to będzie chodzić. Jest elegancko. Próba. Czy odpali? Pięknie jest. No idziemy wyłączyć prąd. I można przystąpić do dalszych prac przeciągników, wtedy bezpiecznie, bez prądu. Bo prądu nie będzie, o! Zawsze na noc warto wyłączyć, żeby gdzieś jakieś szczury nie przegryzły instalacji.